To pierwsze oficjalne wystąpienie doktora Marka Świecy jako rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu. Okazją do przedstawienia nowego rektora jest dwudniowa konferencja międzynarodowa dotycząca sytuacji na Ukrainie i w Europie. Pracuję na tej uczelni od początku, od 1997 roku jestem związany etatowo z Katedrą Pedagogiki tejże uczelni. Konieczność wyboru nowego rektora była spowodowana tragiczną śmiercią poprzedniego, profesora Kazimierza Obodyńskiego, który zginął w wyniku obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym 14 października tego roku. Podjąłem się tego trudnego zadania, kontynuowania zadań, które określił w czasie inauguracji. Nowy rektor podkreślał, że przede wszystkim będzie dbał o rangę naukową uczelni. Dodał jednak, że nie można zapominać o równie ważnym czynniku ekonomicznym. Utrzymanie płynności finansowej, co nam się udaje, a nie jest to łatwe na rynku uczelni niepublicznych. I to jest jakby istotą sprawy, żeby te kierunki, które mamy w ofercie, były związane z rynkiem pracy, związane właśnie z tym, co lokalnie dzieje się tutaj w Ostrowcu. Przed doktorem Markiem Świecą trudne zadanie. Na 2016 rok przypada bowiem 20. rocznica powstania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu. Ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ jest rokiem 20-lecia uczelni, więc będzie sporo imprez, wydarzeń związanych z życiem uczelni. Nowy rektor ukończył studia z pedagogiki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w 1982 roku. Prowadził zajęcia z przedmiotów takich jak andragogika, podstawy twórczości teatralnej i metodyka pracy w teatrze amatorskim.